Na dzisiejszej lekcji sobie powiemy, jak stworzyć w dość szybki sposób kostkę Rubika, korzystając z tych narzędzi edycyjnych, które tutaj mamy. Oczywiście trzeba będzie tutaj wykorzystać do tego kilka takich narzędzi, więc na początek trzeba podzielić sobie tą kostkę na odpowiednie fragmenty i do tego służy oczywiście skrót klawiaturowy, albo możemy wykorzystać sobie to narzędzie, które nazywa się loopcut. Czyli mamy tutaj właśnie to narzędzie. Polega to na tym, że jeśli sobie stworzymy właśnie takie przecięcie, to tutaj w ustawieniach tego narzędzia jest po prostu ilość cięć, tak? Czyli jak teraz mamy dwa cięcia, no to widzimy, że te dwa cięcia tutaj powstały. Ale to jest właśnie ten sposób działania, czyli w trybie loopcut. Inny sposób działania jest taki, że możemy wykorzystać skrót klawiaturowy Ctrl-R. Ctrl-R, wtedy pojawia się dokładnie to samo, ale kółkiem myszy możemy sobie wtedy regulować ilość pocięć tego obiektu na mniejsze fragmenty. Więc oczywiście ta metoda jest dla mnie bardziej przyjazna. Jeśli kliknę, to wtedy jeszcze można dodatkowo przesuwać sobie te krawędzie. Oczywiście jeśli nie chcemy, aby doszło do przesunięcia tych krawędzi, to klikam prawy przycisk myszy, aby one wróciły do miejsca, które jest idealnie na środku i dzięki temu mamy właśnie podzieloną górną część, tak, i dolną również. Jeszcze pozostała ta część, która jest częścią boczną, czyli robimy to samo. Ctrl-R, pojawia się właśnie taka linia cięcia, kółkiem myszy kręcę, aby zwiększyć, lewy przycisk myszy wciskam, aby zatwierdzić ilość cięć i prawy przycisk myszy, aby one były idealnie na środku. I teraz już mamy tak jakby kształt wyjściowy. Oczywiście w trybie obiektowym dalej kostka jest kostką, natomiast to nie ma nic wspólnego z kostką Rubika jeszcze. Kolejną rzeczą, którą trzeba wykorzystać, aby to zrobić, to zaznaczamy wszystko klawiszem A i wykorzystujemy taką opcję, która nazywa się Inset Faces. Mamy dwie możliwości. Albo właśnie wykorzystując ten Inset Faces z tego miejsca, lub też, zresztą jak sobie podjedziemy, to widać, że mamy tutaj skrót klawiaturowy Shift Spacebar albo klawisz I, więc równie dobrze mogę wcisnąć klawisz I, więc klikam klawisz I, no i co, nic się nie dzieje, tak, ale mimo wszystko zatwierdzam lewym przyciskiem myszy i wtedy wchodzę w ten panel Inset Faces. No i teraz tutaj mamy. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to włączyć parametr Individual, aby Inset Faces działało tylko i wyłącznie na każdą ścianę osobno. Więc włączam Individual. Oj, zrobiło się coś takiego, bo jak wtedy przesuwałem tą myszką, no to niestety on jakiś parametr tam przesunięcia jednak uczynił. Ale zrobił to w taki sposób, że po prostu nie było tego widać na kostce. Prawda, że się coś zmienia. Ale tu mamy parametr, który nam pozwala to zredukować, tego typu efekt. Oczywiście ściany w tym momencie, jakbym tak zostawił, to one się krzyżują, one nie mogą się krzyżować, więc muszę dotąd zmniejszać, aż uzyskam coś takiego, czyli w ten sposób. Powiedzmy, że do tego poziomu sobie to zrobię i mamy parametr głębi. Parametr głębi pozwala nam na wciśnięcie tego do środka albo na zewnątrz, więc oczywiście tutaj w naszym przypadku będzie to efekt na zewnątrz. Do wykorzystania. No i w tym momencie to wystarcza. Jeśli wyjdziemy do trybu prawda, obiektowego, to już w trybie obiektowym widzimy, że mamy kształt kostki Rubika, prawda? Bardzo szybko zrobiony, elegancko, przy pomocy tych narzędzi edycyjnych. Dobrze, co dalej? Wiemy, że każdy obiekt, jakikolwiek byśmy nie tworzyli, nie może posiadać czegoś takiego jak ostre krawędzie, a tu wszędzie są ostre krawędzie, więc do tego, aby to zniwelować, korzystamy z kolejnego narzędzia. Oczywiście wszystko sobie zaznaczamy klawiszem A, bo to będzie się tyczyć wszystkich krawędzi i mamy coś takiego, co się nazywa bevel, czyli jak widzimy przy tym obiekcie bazujemy na loopcut, na bevel i na inset faces, więc jeśli zastosujemy sobie bevel, można z tego poziomu, albo również robi to skrót Ctrl-B. Ctrl-B też jest to bardzo dynamiczne narzędzie, czy damy Ctrl-B, czy wykorzystamy ten skrót, wszystko jedno, tylko tyle, że tutaj jest przy Ctrl-B
Może ja jeszcze tam wycofam to prawym przyciskiem myszy, żeby pokazać, co się będzie działo. Teraz dam Ctrl B, czyli ruszam myszką i widzimy, że robimy takie fazy. Oczywiście przy zrobieniu takiej fazy, jeśli sobie teraz będziemy jeszcze kółkiem myszy kręcić, to zrobimy fazę, która będzie fazą zaokrągloną, prawda? Czyli będzie podzieloną na więcej fragmentów. Oczywiście ten zasięg, żeby nie był za duży, bo to też nie jest dobre rozwiązanie. No i powiedzmy, że to nam odpowiada. I tu oczywiście ustawienia się nam tego bevela włączają, więc jeśli chcemy mieć tutaj prawda, zaokrąglone narożniki wygładzone, to trzeba włączyć opcję Harden Normals. I w tym momencie właściwie mamy już prawidłowo odwzorowany, poprawny fizycznie obiekt kostki Rubika. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że no teraz pasowałoby nadać temu kolory. Oczywiście tutaj w tym widoku sobie na razie tutaj włączę. Na początek dodam sobie kolor do tej kostki Rubika. Bazowy kolor jest przeważnie czarny. Może nie aż tak super czarny, ale musi być dość ciemny, więc tutaj w tym miejscu, prawda, ten kolor czarny sobie wymuszam. Może nie aż tak bardzo do końca, czyli taki ciemny, bardzo szary kolor wymuszam, aby był zastosowany do tej naszej kostki Rubika, czyli mamy w tej chwili taką strukturę plastikową. I teraz trzeba zrobić oczywiście jeszcze na kostce te oczka kolorowe, tak? Można zrobić na dwa sposoby, albo będzie to kostka ułożona, albo może być kostka, która nie jest ułożona, ale musimy pamiętać, że w takim układzie musimy wykorzystywać no 6, nie 6, tylko 9, prawda, musi być ścianek danego koloru, jeśli chcemy zrobić ją rozproszoną. I to jest ważne. Najlepiej mieć taką kostkę, którą mamy faktycznie w domu, to wtedy prawidłowo odwzorujemy, bo niektóre kolory mogą się gdzieś powtórzyć, na przykład dwa razy tu czerwony i żółty może być i tu gdzieś ktoś sobie może przez przypadek dać czerwony, żółty, a wtedy już wiemy, że takiej kostki się ułożyć nie da. Dlatego, moi drodzy, dobrze jest mieć taką kostkę rozsypaną, więc żeby się nie bawić tym specjalnie, no to zrobimy taką, która jest już ułożona, prawda, od początku do końca, prawidłowo. Więc dobrze, od czego zaczynamy? W materiałach mamy coś takiego jak sloty. To są właśnie sloty materiałów, czyli w tym momencie mamy materiał główny i na przykład chcemy sobie pokolorować, dajmy na to, te ścianki, które znajdują się na górnej powierzchni, więc sobie zaznaczamy te ścianki, czyli wybieramy zaznaczanie przy pomocy ścian i sobie z Shiftem oczywiście zaznaczam poszczególne te ścianki. No i teraz dodajemy sobie materiał do slotu, czyli dajemy plus, dajemy sobie nowy materiał, tak, i tutaj można, ten pierwszy może być koloru białego, tak, czyli ustawiam maksymalnie biały kolor i dajemy assign, czyli przypisz. Jeśli to zrobimy, to wtedy nasz obiekt ma dwa kolory. No, elegancko w tym momencie mamy dwukolorowy już w tym momencie obiekt. Teraz kolejna rzecz, tak? Czyli zaznaczamy w trybie edycyjnym sobie kolejne ścianki. Powiedzmy, że to będzie kolor, dajmy na to, żółty. No więc sobie do slotu dodajemy kolejny materiał, nowy. Można już teraz dać assign, nie ma znaczenia, i teraz sobie zmienić base color na żółty. No proszę bardzo, elegancko, mamy. I tak dalej, czyli kolejną zaznaczamy sobie ściankę. Prawda? Dodajemy tutaj kolejny kolor, może być na przykład niebieski, tak? Nowy kolor, assign, czyli przypisz, i dajemy kolor niebieski. Dobrze, zrobił się fioletowy, dlatego że to jest wynik zaznaczenia, także tutaj się nic złego nie dzieje. Tu powiedzmy damy kolor pomarańczowy, już jest pomarańczowy, tak? No niestety ten pomarańcz wynika tylko z zaznaczenia, więc żeby się ktoś czasem nie zwiódł tym, więc dajemy assign i tu wybieramy kolor pomarańczowy. No taki niech będzie. I znowu, tu damy sobie zielony. Nie wiem, czy w takiej one są dokładnie kolejności, ale załóżmy, że w takiej,
Tu akurat nie ma z tym chyba, myślę, problem. Assign, damy nowy. Tak, czyli tutaj ten kolor assign. Czy był, czy nawet jak go nie ma, to i tak można go przypisać. On wtedy domyślny biały sobie zawsze wybiera. No i to ma być zielony, tak? Proszę bardzo, jest zielony. Zgadza się? Zgadza się. No i jeszcze została nam dolna ścianka. Dolna ścianka już z kolorem czerwonym, tak? Czyli dajemy sobie oczywiście nowy materiał do slotu. Assign i kolor czerwony. I proszę bardzo, mamy elegancko zrobioną kostkę Rubika, jak najbardziej w trybie obiektowym, poprawną fizycznie. I w ten sposób, moi drodzy, można, stosując multimateriały, no i te trzy takie bardzo proste w sumie narzędzia edycyjne, możemy taką kostkę Rubika bardzo szybko sobie zrobić. Co jeszcze z taką kostką można zrobić? Na przykład można ją spróbować, dajmy na to, wyanimować, czyli takie podstawy prostej animacji. Widzimy, że ta kostka znajduje się w tym miejscu, a więc jeszcze zrobimy taką animację, w której ta kostka będzie po prostu coś tam robić i wróci do tego miejsca, dokładnie do tej samej pozycji, do tego samego kształtu. Jak taką animację najprostszą po prostu zrobić? Otóż to wszystko bazuje na kluczach animacji, więc do tego nam właśnie jest potrzebny ten timeline, który tutaj widzimy na dole. Więc jeśli chcemy zapisać sobie to położenie, które w tym momencie jest, to klikamy klawisz I i mamy tutaj coś takiego jak Location, Rotation, Scale. Dobrze jest wybrać tą opcję, dlatego że tu się będą działy właśnie wszystkie te transformacje. Więc wybieram sobie tą opcję i tu, jak widzimy, pojawił się taki żółty romb w tym miejscu. To oznacza, że jest tutaj zastosowany jakiś klucz animacji. Powiedzmy, że ta moja kostka przesunie się do tej pozycji. Powiedzmy, o te 10 metrów się przesunie. Więc na przykład do klatki 50. To znaczy, ustawiam sobie klatkę najpierw 50. To jest ważne, ta kolejność. Najpierw ustawiamy klatkę, potem przesuwamy obiekt więc względem osi X, powiedzmy, do tego miejsca i zapisujemy znowu klucz animacji, czyli klikamy I i wybieramy tą samą opcję. Jak widzimy, pojawił się drugi klucz animacji i to już działa. Jak dam odtwarzanie do tyłu, proszę bardzo, ona już sobie wędruje, prawda? Mam odtwarzanie akurat od tyłu. Dobrze, następnie przesunie się, powiedzmy, do tego miejsca i dodatkowo będzie się obracać. Więc co robimy? Powiedzmy, że w klatce setnej ustawiamy najpierw klatkę setną, przesuwam ten obiekt względem osi Y, względem osi Y, no i dajmy na to, że sobie jakoś tam obrócę, nie? Jakiś tam dowolny kąt czy coś takiego i też dajemy I, location, rotation, scale, tak? Mam. Będzie działać? Proszę bardzo, elegancko działa, prawda? Przyjąłem sobie klatki pośrednie, to on sobie już wyliczy sam. Dobrze, idziemy dalej. Powiedzmy, że dojdzie gdzieś do tej klatki i tutaj będzie zmieni swoją wielkość, tak? Powiedzmy, że się pomniejszy i się obróci też jeszcze pod jakimś innym kątem, więc ustawię sobie klatkę na przykład 150, tak? Czyli mniej więcej te same odstępy pomiędzy kluczami, więc przesunę sobie względem osi X, tak, zeskaluję, na przykład zmniejszę i jeszcze do tego obrócę sobie, nie? Pod jakimś innym kątem, można nawet obrócić może pod tym kątem, żeby jakieś inne kolory były widoczne, prawda? No i znowu zapisujemy I, location, rotation, scale. Proszę bardzo. Sprawdźmy. Proszę bardzo, elegancko wszystko działa. No, jak na razie widać, że jest w porządku. Wszystko działa. No i dalej. Powiedzmy, klatka 200. Nasz obiekt przesunie się, powiedzmy, w to miejsce. Czyli muszę go przesunąć. Tu, Y, tu. Na przykład.
No i powiedzmy ten obiekt niech się powiększy i też się niech jakoś tam obróci jeszcze dodatkowo. I naturalnie zapisujemy sobie klucz animacji. OK, mamy. No i teraz jeśli chcemy mieć 100% pewności, że nasz obiekt będzie dokładnie w tym samym miejscu, no bo tak to trudno by mi było teraz ustawić no, tą odległość, albo trzeba by panelem transformacji to robić, ale jest prostsza rzecz. Te klucze oczywiście można sobie, proszę zobaczyć, można sobie zaznaczać. Jak klikam na nie, to one się zaznaczają. Więc jaki problem ten klucz skopiować? A kopiowanie obiektów to jest po prostu Shift D. I tak samo można zrobić z tym kluczem, ale kursor musi być oczywiście w tym miejscu. Jeśli dam Shift D, proszę bardzo, pojawia się właśnie ten punkt i ten punkt ustawiam sobie w tej klatce 250, tak? W tej klatce 250. Tu go sobie zostawiam. I teraz mam 100% pewności, że na pewno ten obiekt mi dokładnie wróci na to samo miejsce, od którego zaczynał swój ruch. Więc ustawię się na klatce pierwszej i teraz sobie włączę tą animację, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. No, proszę bardzo, od początku do końca tu się obiekt powiększa, tu pomniejsza, tam się obraca i wraca nam do początku i mamy w tym momencie zapewnioną cykliczność, tak? W tym momencie mamy zapewnioną cykliczność, a dlatego, że mamy ustawione tylko 250 klatek animacji, bo tu widzimy end jest 250. Co się stanie, gdy ja end zwiększę do 300? Proszę bardzo, będzie mi teraz stać ten obiekt przez 50 klatek, zanim mi ruszy ponownie. Czyli jeszcze tak do końca nie jest to tak naprawdę ruch cykliczny, bo żeby wymusić ruch cykliczny, wtedy trzeba skorzystać z tak zwanego graph editora.